jestem szczęściarą i zdaję sobie z tego sprawę, że moda to mój sposób na życie, że mogę się z mody utrzymać. Tak, jeżeli możemy, jeżeli nas na to stać, jeżeli mamy takie warunki, to jest to najpiękniejsza rzecz, że można się utrzymać ze swojej pasji. To jest piękne. Wydaje mi się, że to jest też taki sukces przez duże S, że można robić w życiu to, co się kocha najbardziej, bo to wtedy wychodzi. Czy to jest moda, czy to jest film, czy to jest piłka, czy to jest malarstwo, czy to jest rzeźba. Każdy powinien mieć swoją pasję, swoją niszę. To nie jest tak, że jak ja kocham modę, to każdy musi ją też kochać. Absolutnie nie. Ja jestem po to, że mogę Ci pokazać, jak można się ubrać, jak można ją pokochać, a tak naprawdę ktoś lubi robić filmy, ktoś lubi robić zdjęcia. Muszę powiedzieć, że coraz dynamiczniej, coraz więcej jest polskich marek, coraz więcej jest polskich kreatywnych firm, które widzę, że sobie świetnie radzą, których ja wspieram całym sercem, obserwuję to. Wydaje mi się, że duży progres, że Polska ma bardzo fajny produkt do zaoferowania i ja jestem z tego bardzo dumna. Zresztą, jeżeli patrząc z punktu widzenia jakiejś konkurencyjności, to jest bardzo fajne, bo konkurencyjność nas mobilizuje, pokazuje, że mamy, że nie możemy stać w miejscu, że musimy się rozwijać, a ja lubię coś robić, ja ciągle jestem w ruchu. Oczywiście trzeba mieć swoje autorytety, trzeba mieć osoby, których historie są ciekawe, który droga do sukcesu była ciekawa, którzy pokazują nam, którzy nas inspirują. Absolutnie, że tak. Ludzie tak naprawdę to nie miejsca tworzą ludzie, tylko ludzie tworzą miejsca. Ludzie są najważniejsi, więc ja mam kilku ulubionych projektantów. Takim najbliższym mojemu sercu jest Alexander McQueen. To geniusz, to wizjoner, to niebywale wrażliwy facet był, który te pokazy miał jak show, jak teatr, jak sztuka, a ja kocham sztukę. Ja kocham wszystko, co jest związane z modą, sztuką, teatrem, kinem, a on takie pokazy mody robił, więc to był prawdziwy geniusz modowy i on faktycznie robił tą modę przez duże M. Pokazy mody są bardzo ważnym elementem dla każdego projektanta. Sesje zdjęciowe również są bardzo ważne, bo tak naprawdę zdjęcia sprzedają towar, produkt, marzenia. Tak naprawdę to jest jak gdyby ten pierwszy nasz kontakt z naszym odbiorcą, z naszym klientem, a robimy my jako projektanci, robimy modę dla ludzi, dla kobiet, więc to jest bardzo ważne. Pokaz mody jest szalenie istotną rzeczą dla każdego projektanta. To jest ta adrenalina, to jest milion przygotowań, to jest naprawdę bardzo dużo osób, duże zamieszanie, ale i też piękna nagroda, jak potem się rzeczy podobają. Modelki wybieram zazwyczaj ze swoim zespołem. Modelki wybieramy do danego sezonu, bo inną dziewczynę wybierzemy do wiosny-lato, inną dziewczynę do jesień-zima. To są inne rzeczy, inne ciuchy, inna stylizacja i inny także plener zdjęć. Albo robimy w studiu, albo właśnie w plenerze, albo w jakimś pięknym miejscu. Z każdym rokiem są inne trendy, jak i na rzeczy, tak samo i na kobiety, i na modelki, więc wybieramy pod daną rzecz, pod dany strój, pod dany trend, który obowiązuje w danym sezonie. I jak robię pokaz mody, czy jak robimy sesje zdjęciowe, zawsze przedyskutowuję kolekcję z zespołem swoim, sztabem ludzi, z którymi na co dzień współpracuję. To nie jest tak, że sama podejmuję decyzję. Oczywiście tą najgłówniejszą i to jak najbardziej ja. Jednakże modelki wybieramy do danej kreacji, do danej stylistyki, do danego produktu, więc zazwyczaj te modelki nam się różnią. Czy bycie projektantką mody jest trudne? Taka szybka odpowiedź to nie. To jest coś pięknego, jednakże bywają trudne chwile, trudne momenty. My, artyści, jesteśmy bardzo empatyczni, bardzo wrażliwi. Dużo rzeczy odczuwamy trochę inaczej, ale nie. Czy jest trudne? A czy w życiu jest coś prostego?
zachęcam Was wszystkich do oglądania masterclass, bo będziemy mogli poznać, bo będziecie też mogli poznać fajne osoby, fajne historie. A tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pomożemy. Pomożemy Julce, że na końcu tej drogi najważniejsza jest pomoc dla niej i zbiórka dla niej i licytacja, do której bardzo serdecznie Was zachęcam, bo modnie i warto pomagać.